Jest ze mną dr Daniel Cichy, dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, który to już festiwal prawykonań na pana koncie? To zależy w jakiej funkcji. A no właśnie. Ale pamiętam pierwsze festiwale prawykonań, kiedy jeszcze w moim poprzednim życiu zajmowałem się publicystyką muzyczną i chętnie śledziłem to, co się dzieje na rynku muzycznym. I to były jeszcze festiwale, które się odbywały w starej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No a teraz już jesteśmy w nowym gmachu, nowe możliwości. No i też muzyka zupełnie inaczej brzmi. To fantastyczna sala, będziemy mogli o tym się przekonać podczas koncertów. Ale jest to festiwal, tak jeszcze wrócę do zestawienia tego, co było kiedyś z tym, co będzie teraz. To będzie festiwal wyjątkowy, pierwszy w jakimś sensie. W jakimś sensie tak, ponieważ odbywa się już za rządów nowej pani dyrektor, pani Ewy Bogusz-Mur, więc też to piętno nowej dyrekcji, mam nadzieję, że będzie odciskane na kolejnych edycjach festiwalu. No i to jest niezwykle ciekawe, jak pewne inicjatywy, które są wartościowe, które są bardzo ważne dla środowiska muzycznego, zmieniają się pod wpływem także nowych idei, które w samych instytucjach się pojawiają. Ale pomysłodawczyni, pani Joanna Wnuk-Nazarowa, nie żegna się z festiwalem, pojawia się tutaj w nieco innej roli. Się wita, prawda? No właściwie tak. Ponieważ będziemy słuchać jej najnowszego utworu, bo przecież pani Joanna Wnuk-Nazarowa jest wykształconą, profesjonalną kompozytorką ze swoim dorobkiem także. I po tych latach przerwy i działania na innym polu, takim administracyjno, ale także artystycznym przecież, bo formowanie programu instytucji muzycznej do takiej czynności na pewno można zaliczyć. No tutaj się pojawia jako kompozytorka i przyznam, że ja bardzo czekam na utwór, który zabrzmi na koncercie inauguracyjnym. Zresztą zdradzę Państwu, że no, nawiązujemy współpracę kompozytorską jako PWM z Joanną Wnuk-Nazarową i za moment już pierwszy utwór z dorobku pani Joanny będzie w naszym katalogu. Będzie to lament na obój i orkiestrę smyczkową. Rzecz bardzo ciekawa, wielokrotnie wykonywana, sprawdzona w boju, także koncertowym i wykonawczym. No i to będzie taki początek też, myślę, że ciekawego, nowego życia pani dyrektor. Fantastyczna wiadomość. Podajmy ją jako pierwsi w tym momencie. Zdecydowanie tak. To jest może dobry moment, żeby powiedzieć, że na Festiwalu Polskiej Muzyki Najnowszej PWM-u nie mogło zabraknąć. To prawda. Mamy tę przyjemność, że właściwie wielu kompozytorów, żeby nie powiedzieć większość kompozytorów, w którymś momencie swojego życia styka się z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. I patrząc na program nawet i wykaz nazwisk, to ponad połowa tych twórców, których kompozycje będziemy słuchać, no, albo już te utwory znalazły się w katalogu PWM-u, w tym roku to pięć kompozycji, lub też za moment się znajdą. To też jest taka doskonała okazja tego typu wydarzenia, jak Festiwal Prawykonań, czy Festiwal Warszawska Jesień, czy inne tego typu festiwale, żeby też z punktu widzenia wydawcy patrzeć na to, co się na rynku muzycznym dzieje. Słuchać tej muzyki, zastanawiać się nad jej rozmaitymi aspektami i także pod kątem takim wydawniczym, że to jest nazwisko, które się tutaj objawiło i chętnie byśmy nawiązali współpracę wydawniczą. Także dla mnie jako szefa instytucji też tego typu okazje są niezwykle ważne i ciekawe. Spotkań z muzyką, której jeszcze nie słyszałem, a którą chciałbym wydawać, którą chciałbym promować w Polsce i za granicą. Domyślam się, że tych pięć utworów pan dyrektor zna już dosyć dobrze. To może jest też moment, żeby o nich chwilkę powiedzieć. Tych pięć utworów, które tutaj będą prawykonane z katalogu PWM-u. To zawsze jest ten szczególny moment, kiedy kompozytor zazwyczaj no, jest tak, że tym pierwszym kontaktem dla twórców jest redaktor naczelny wydawnictwa. Ja sobie bardzo akurat tę część pracy cenię, ponieważ no, ta relacja między wydawcą a twórcą jest zawsze szczególna. To jest relacja, która
która często przeradza się w przyjaźń, w taką głęboką znajomość. To jest relacja, która polega na wzajemnym zaufaniu. Zatem no, jestem tym pierwszym, który otrzymuje materiał orkiestrowy, czy partyturę, czy utwór kameralny. Zawsze on jest przesyłany do mnie i dopiero potem idzie do redaktora na biurka tych, którzy już profesjonalnie się zajmują opracowaniem tego materiału, tak abym mógł służyć wykonawcom i także być absolutnie czytelny dla tych, którzy tę muzykę będą przed publicznością prezentować. I mamy rzeczywiście 5 utworów, które już są w naszym katalogu. Zaczynamy na koncercie inauguracyjnym koncertem na skrzypce i orkiestrę. Jestem świeżo po próbie generalnej, więc mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że to będzie hit. To jest świetny utwór, bardzo gęsty, ale także niezwykle piękny w swojej takiej melodycznej warstwie. Znakomity skrzypek niemiecki Linus Roth, Jose Maria Florencio świetnie trzyma ten znakomity zespół w rękach, więc ten utwór absolutnie będzie na pewno wyjątkowy. Jutro z kolei w samo południe o 12:00 nowy utwór Sławka Kupczaka, kameralny Diva, no i świetni wykonawcy, Kwartet Śląski i Agata Zubel. Co za skład. Tym razem w roli wykonawczyni, ale na pewno to będzie coś fantastycznego. Z kolei wieczorem kolejna rzecz z naszego katalogu. Utwór kompozytora, którego zaprosiliśmy do współpracy w zeszłym roku. Kompozytor Dariusz Przybylski jest już świetnie znany nie tylko w Polsce, ale za granicą. Nawiązaliśmy z Darkiem współpracę przy okazji projektu, realizowanego projektu 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności, przy którym też wspólnie pracowaliśmy. I jeden z utworów nie tylko został umieszczony na liście 100 na 100, ale także w ramach naszych koncertów 11 listopada został prawykonany we Frankfurcie. Zatem dzisiaj kolejna odsłona naszej współpracy zaczętej w zeszłym roku, Rigaudon, koncert na ćwierćtonowe organy Hammonda. No właśnie, jest taki instrument rzadko spotykany, też jestem ciekawy, jak to zabrzmi, bo jak to wygląda w partyturze, to wiem. No i wreszcie finał o 18:00 w niedzielę. Dwa utwory Mikołaja Góreckiego, jednego z najchętniej grywanych kompozytorów tego młodszego pokolenia, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Nowy utwór Zaćmienie czasu na wiolonczele i orkiestrę, i tutaj w roli głównej Tomasz Sztral, zresztą nie pierwszy raz prawykonuje utwór Mikołaja Góreckiego. No i na koniec Aleksander Nowak, kompozytor, który teraz święci triumfy absolutne, paszport polityki, kolejne nominacje, kolejne nagrody, no i świetne kolejne partytury, które wychodzą spod jego ręki, Kolus na saksofon i orkiestrę smyczkową, no i też świetni wykonawcy, Bartłomiej Duś, orkiestra Auxo i oczywiście Marek Moś. Cieszę się, że będę miał okazję posłuchać tych utworów, ale mam jeszcze takie jedno ostatnie pytanie, bo dr Daniel Cichy, dyrektor, redaktor naczelny PWM-u, powiedział dużo. A teraz ciekaw jestem opinii Daniela Cichego, melomana. Na co czeka meloman ukryty gdzieś pod dyrektorem? No ja czekam na Joannę Wnuk-Nazarową, bo jest to absolutne dla mnie... to jest utwór, po którym nie wiem, czego się spodziewać. I pozostałe postacie są mniej lub bardziej znane, też od tej strony słuchacza. Natomiast absolutnie nie wiem, czego się spodziewać po Joannie Wnuk-Nazarowej i na ten utwór szczególnie czekam. I bardzo się cieszę też, że on będzie zarejestrowany przez radio, dlatego będziemy mogli do niego wracać. A utwór nosi tytuł Preludium i Wielka Fuga La Catastrophe. Jestem pewny, że to katastrofa nie będzie. Wręcz przeciwnie, wielki na sukces. Pewno nie. To już lada moment. Bardzo dziękuję. Dziękuję czekam bardzo. Również na te wszystkie muzyczne emocje i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o nich już po lekturze słuchowej. Jestem do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.